Witam Państwa, jak zawsze, bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, inspiracją do dzisiejszego tematu były wyjazdy poza Świnoujście w kierunku do Szczecina, na Gryfice i tak dalej, w te okolice nasze, drodzy Państwo, i widok niebywale rozgrzebanych, no tak brzydko mówiąc, ale ogromnych prac ziemnych, które rozwijają się wokół Świnoujścia, aż do Wolina i dalej, aż do Troszyna, drodzy Państwo. I gdzie okiem nie rzucić, to, drodzy Państwo, góry piachu, wycięte laski, no i dziesiątki, jeśli nie setki maszyn budowlanych, ciągników, ludzi i tak dalej, ba, nawet ku memu. No co tu dużo kurczyć, zdumieniu, drodzy Państwo, jak się widzi w sobotę pracujących, no to się człowiek zastanawia, że coś w tym chyba jest. A więc trwa, drodzy Państwo, przebudowa. Przebudowa porządku drogowego, który nosił oficjalnie nazwę drogi kiedyś E14, teraz już nawet nie wiem, czy S3, czy jakoś tak, w każdym razie droga, która będzie, drodzy Państwo, pośpieszna i wygodna i w ogóle. Ja jeszcze pamiętam te drogi nasze pomorskie, drodzy Państwo, no z okresu, kiedy tak dobrze to tam nie było, nie? Że były odcinki, gdzie nawet ciężarówka prawie, że taka transportowa nie była w stanie przejechać. No jeszcze, drodzy Państwo, czołgiem czy innym tam ciągnikiem, to z trudem się można było przejechać. A dzisiaj na przykład to jest odcinek między Wysoką Kamieńską a Płotami. Dzisiaj jedziemy tam, drodzy Państwo, jak po jakimś luksusowym szlaku. I otóż, drodzy Państwo, to mnie skłodziło, ten widok skłonił mnie do tego, żeby porozmawiać z Państwem o tym, jak to kiedyś na tych pomorskich drogach było. A było bardzo, bardzo różnie, drodzy Państwo. Najpierw może uwarunkowania historyczne. Zacznę od jednego, że budowa dróg, czego Państwo jesteście świadomi, jest rzeczą bardzo, bardzo drogą. I tak ona oczywiście proporcjonalnie drogą do wydatków i do możliwości była i przed wiekami, i jest obecnie, drodzy Państwo. I w związku z tym na budowę nowoczesnych dróg stać jest państwa, które dysponują określoną rezerwą finansową, określonymi możliwościami technicznymi, ludzkimi również. I w tym miejscu chciałem przejść do historycznych uwarunkowań, drodzy Państwo, bo zawsze to staram się robić. Otóż, jak przypominamy sobie, drodzy Państwo, do XVII wieku tereny Pomorza, w tym i tutaj nasze Pomorze, prawda, i te również wyspy Uznam, Wolin, Szczecin i tak dalej, należały do książąt pomorskich. W wyniku wojny 30-letniej i zaszłości, które wówczas miały tragiczne miejsce na tych terenach, drodzy Państwo, weszły one w skład, część, przynajmniej ta nasza, o której mówię tutaj, Szczecin, wyspy i tak dalej, w skład Królestwa Szwedzkiego. I teraz. Książęta pomorscy, którzy zarządzali Pomorzem, drodzy Państwo, to była niewielka dynastia, to było niewielkie, nazwijmy to, samodzielne państewko położone między dużym polskim królestwem. Od północy miało duże, agresywne królestwo, prawda, szwedzkie, Danię, prawda, i równie, może nie tak
wielkie, ale Mecklenburgię, prawda, która też była, Brandenburgię, która też była zawsze agresywna wobec swoich sąsiadów. No i to państewko ledwo dyszało, było no, wyjątkowo ubogie, prawda. W związku z tym takie sprawy jak budowa dróg, no była, leżały niejako na drugim planie. A przez to Pomorze, drodzy Państwo, przechodziły wówczas bardzo ważne szlaki handlowe. Jeden to taki ciągnący się od, drodzy Państwo, od gdzieś tak od, nawet od Lubeki do, w kierunku Brandenburgię, przez Brandenburgię dalej na Gdańsk. Takie coś jakby dzisiejsza dziesiątka chyba, szóstka. E6, drodzy Państwo, tak, no. Następnie, drodzy Państwo, droga prowadząca ze Szczecina na Kujawy i trzeci, tak zwany rybny szlak, drodzy Państwo, idący z wysp Uznam i Wolin w kierunku na Gorzów, Poznań i dalej Hetna Śląsk, jak sama nazwa wskazuje, no dzięki temu mogły być transportowane dobra, jakie uzyskiwano tutaj na Pomorzu. No a więc ryby i tak dalej. Drodzy Państwo, i te drogi, no wbrew temu, że były no, nazywano drogami książęcymi, państwowymi i tak dalej, i tak dalej. No ich stan był, oj, jaki mizerny, drodzy Państwo. To były drogi nieutwardzone, a więc gruntowe drogi. W lecie, przy suszy, to tam były tumany piachu, kurzu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przychodziła jesień, zamieniało się to wszystko w bagniste, trudne do przejechania odcinki, drodzy Państwo, a zimą to dodatkowo jeszcze, w każdym razie nie był to przedmiot chluby. Te drogi państwowe, które i tak były tymi ważniejszymi, w odróżnieniu od dróg już takich lokalnych między miejscowościami i tak dalej, drodzy Państwo, wyróżniały się tym, że stawiano na nich tak zwane kamienie milowe. No. Jeszcze ich się tu i ówdzie kilka zachowało na naszych drogach, drodzy Państwo, ale one wyznaczały właśnie, to oznaka była ważności szlaku i jeszcze jedno, a mianowicie oznaka jak daleko, prawda, jest do danej miejscowości. To wyznacza, ten odległości podawano w milach, mila pruska, bo to było terytorium państwa pruskiego od wieku XVIII, drodzy Państwo. To było około jedna mila pruska, to było coś około 7 kilometrów dzisiejszych, drodzy Państwo. I ja tu Państwu na slajdach pokazuję dwa takie kamienie milowe, które mi się udało gdzieś tam, drodzy Państwo, znaleźć na ilustracjach. W każdym razie te drogi, drodzy Państwo, no przebywanie na tych drogach nie należało do przyjemności, tym bardziej, że ciągnące tamtędy karawany kupieckie, czy nawet urzędnicy i tak dalej, narażeni byli nie tylko na niewygody wynikające ze stanu dróg, albo z błota, albo z piachu, albo jeszcze z czegoś tam innych plag, drodzy Państwo, ale jeszcze no, do wieku, drodzy Państwo, jakiegoś XVII, to plagą pomorskich dróg byli rabusie, normalne bandziory, drodzy Państwo, którzy zasadzali się na ciągnące karawany kupieckie, niezależnie, tam nie patrzono, jakiej one narodowości są. Kupiec był po to, żeby go ograbić, prawda, albo z niego jakiś tam ściągnąć haracz. Ba, trudnili się tym nie tylko takie od sobie rzezimieszki zwykłe, ale również, drodzy Państwo, szlachta pomorska, bardzo wielu, no i ci szlachetnie urodzeni rabusie mieli, nazywano ich potocznie Raubritter z niemiecka, rycerze rabusie.
I ten, drodzy Państwo, proceder był dosyć rozpowszechniony tu na Pomorzu. I taka rodzina Ebersteinów, prawda, się tym trudnili, i Borkowie w pewnym okresie, i Flemingowie, te najbardziej znaczące pomorskie rody, drodzy Państwo. Na nich, z ich procederu wyrosły też często fortuny, na nich się opierały. To dopiero oczywiście w miarę jak to państwo było cywilizowane, coraz lepiej administrowane, to oczywiście te sprawy zostały, drodzy Państwo, zlikwidowane. Dodam jeszcze jedną sprawę, że pierwszy odcinek, utwardzony odcinek drogi publicznej na Pomorzu, to był między Szczecinem a dzisiejszym Szczecin-Dąbiem, które wówczas nosiło nazwę Altdam, było samodzielną miejscowością. I tam, drodzy Państwo, ze względu na to, żeby ta droga w ogóle była, żeby można było ze Szczecina w tamtym kierunku wyjechać, no to książę pomorski, który jest książąt pomorski, w XVI wieku, drodzy Państwo, usypano najpierw groble, a na tej grobli położono bruk, takie kocie łby, więc utwardzone droga, która to zresztą droga funkcjonuje praktycznie, już tam trudno znaleźć te najstarsze odcinki, drodzy Państwo, ale w dalszym ciągu stanowi połączenie między Szczecinem a Szczecin-Dąbiem. O. Drodzy Państwo, co na tych drogach, natomiast na tych nieutwardzonych drogach, na tych no, nie zawsze bezpiecznych drogach, jaki rodzaj działalności gospodarczej, nazwijmy, był prowadzony. Poza oczywiście jakimiś tam pocztowymi historiami, czy poza tym, że od czasu do czasu jakiś dyliżans, czyjś powóz tamtędy przejeżdżał, drodzy Państwo, te drogi miały dosyć duże znaczenie gospodarcze. Otóż drogą na przykład z Wielkopolski, czy z Kujaw w kierunku Szczecina, drodzy Państwo, z Wielkopolski to aż tutaj na wyspy Uznam, na wyspę Wolin czy Uznam, ciągnęły każdej jesieni, drodzy Państwo, no już wielkie stada trzody chlewnej. Drodzy Państwo, świnki odpasione w ciągu lata w wielkopolskich lasach, prawda, i na tamtejszych łąkach i ciągnęły później zorganizowanymi takimi stadami w towarzystwie pastuchów do portów, żeby dalej albo powiedzmy pójść do przerobu, mówiąc bardzo brzydko, w Szczecinie czy w którymś z większych miast, albo drogą morską gdzieś tam wywędrować jako towar eksportowy, drodzy Państwo. No i te świnki, drodzy Państwo, dosłownie już nie dziesiątki, ale setki kilometrów przebywały na piechotkę, prawda, kopytkowe, odstawiając swoje. Dla ich potrzeb w pewnych odcinkach były specjalnie organizowane takie gospody dla świnek, drodzy Państwo, gdzie one były podkarmiane, jeszcze mogły odpocząć przed dalszą trasą. I kolejne też trzodę, poza trzodą chlewną, to również, drodzy Państwo, tak zwaną rogaciznę, a więc bydełko, też sobie w tym samym celu wędrowało z rolniczych rejonów, a więc z Kujaw czy z Wielkopolski, w kierunku na północ, jako towar eksportowy, albo po prostu jako na rzecz miejscowych przetwórni mięsnych i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, to zwykle jesienią się odbywały te spędy, także dochodziły one aż do Świnoujścia jeszcze w XVIII czy XIX wieku, drodzy Państwo. Natomiast, drodzy Państwo, również bardzo ciekawą sprawą były tysięczne dosłownie stada gęsi, które na piechotkę również tuptały, drodzy Państwo, po ówczesnych tych no, piaszczystych czy błotnistych dróżkach. Dla nich to nie potrzebowały asfaltu, nie potrzebowały innych betonowych spraw, prawda? No wręcz szczęśliwie czuły się w tych warunkach. Drodzy Państwo, i tutaj mi się udało znaleźć nawet takie oryginalne zdjęcie,
Jedno to z jakimś takim wielkim stadem, ale drugie pokazujące, jak przez wioskę takie statko sobie, prawda, handlowe przechodzi. No. Drodzy Państwo, dosyć powszechne przy tamtym stanie dróg, dosyć powszechne były i jednocześnie przy sytuacji dosyć gospodarczej, dosyć kiepskiej tutaj na Pomorzu. Pomorze należało do jednych z najuboższych rejonów ówczesnego państwa pruskiego, jeśli nie całych Niemiec, drodzy Państwo. To było to, że tutaj mniej było może jakichś takich konnych zaprzęgów, a były bardzo popularne psie. Psie zaprzęgi, drodzy Państwo, i one tutaj były dosyć rozpowszechnione. Ba, nawet swego czasu, w XIX wieku, na początku XIX wieku, do swoistego wyścigu stanął psi zaprzęg, prawda, i konny między Szczecinem a Stargardem. No i, drodzy Państwo, pieskowi było łatwiej po tych bezdrożach się przedostawać. I pieski zaprzęg był szybszy. No. Także to było coś, co wówczas, drodzy Państwo, można było jeszcze na drogach pomorskich widzieć. Stan ten, drodzy Państwo, mocno uległ zmianie od wieku XIX. W połowie mniej więcej XVIII wieku Pomorze, drodzy Państwo, zostaje ponownie, jest już zajęte, jest przejęte przez państwo pruskie i te tereny już wchodzą w skład państwa pruskiego. I w wieku XIX następuje szereg poczynań administracyjnych, gospodarczych i tak dalej, które wcielają to terytorium w skład państwa pruskiego. Jedną z najważniejszych spraw to była budowa dróg. I, drodzy Państwo, od połowy mniej więcej lata 30 XIX wieku, zaczyna się rozbudowa dróg na terenie całego ówczesnego Pomorza. Również, drodzy Państwo, tutaj na najbliższym nam terenie też następują dosyć istotne zmiany. No, kto budował te drogi? Drodzy Państwo, do budowy dróg potrzeba specjalistów. Za dużo ich nie było. Ale, drodzy Państwo, oczywiście na te najważniejsze drogi, te państwowe, ściągano specjalistów, drodzy Państwo, ekipy specjalne, i powiedzmy inżynierów, i również wykonawców, wyobraźcie sobie Państwo, ze Śląska. Otóż, tak jak dzisiaj gdzieś w nasze rejony przyjeżdżają ciesielskie ekipy gdzieś z Podhala, żeby chałupy stawiać, prawda? Tak wówczas na te tereny przyjeżdżały, drodzy Państwo, ekipy budowniczych dróg ze Śląska. Różnili się oni tym od miejscowych, że nigdy nie nosili brud. Ciekawa sprawa. No. No i te śląskie ekipy, drodzy Państwo, budowały to tak, jak należy. Kompetentnie, szybko, na czas, terminowo. Przydałaby się taka ekipa i dzisiaj nawet w Świnoujściu, drodzy Państwo, na niejednym odcinku, jak sądzę. No. Również, drodzy Państwo, ciekawa sprawa, na pewnych odcinkach między na przykład od Koszalina do Sławna i dalej tam na wschód, drogi budowane były przez internowanych powstańców, których polskich powstańców z powstania listopadowego, którzy po upadku powstania szukali ocalenia na terenie państwa pruskiego. Prusacy przyjęli część ich, prawda? Ale później oczywiście, żeby sobie obniżyć koszty utrzymania, no to, drodzy Państwo, po prostu zatrudniali ich do budowy dróg. Muszę powiedzieć, że no, z taką tutaj niemiecką, prawda, dokładnością, tam to nie były lekkie prace, prawda, i znowu takie warunki pracy nie były tak dobre,
jakby się to mogło wydawać, drodzy Państwo. To był normalny pas, skudny wyzysk no, wobec ludzi, których konieczność historyczna w jakiś sposób do tego zmusiła. Jak budowano te drogi, drodzy Państwo? Ano, budowano je dla ówczesnych potrzeb komunikacyjnych. A wiek XIX, drodzy Państwo, to jest w dalszym ciągu trakcja konna. Nieśpiesznie budowano trwale, ale, drodzy Państwo, no, dla ówczesnych potrzeb. To znaczy, utwardzenie podłoża następowało przy pomocy dużych, wybieranych oczywiście, kamieni, które nazywano popularnie kocie łby. Ma takie sobie. I te kocie łby odpowiednio układane, drodzy Państwo, położone na odpowiednią podsypkę żwirową, dawały plus do tego kanaliki odprowadzające wodę, a więc rowy, drodzy Państwo, dawały nam nawierzchnię trwałą i praktycznie przy ówczesnym stanie techniki drogowej niezniszczalne. Te kocie łby, drodzy Państwo, pokryły praktycznie wszystkie państwowe drogi, czy te drogi pierwszej kolejności, nie odśnieżania, tylko użytkowania, drodzy Państwo, między te najważniejsze drogi, drodzy Państwo, na całym Pomorzu, również na terenie wysp Uznam i Wolin, ale o tym to będę chyba w następnym odcinku Państwu opowiadał. To jest jedna sprawa, jeśli chodzi o te drogi. Drodzy Państwo, wykonywano je w większości sprzętem najbardziej prymitywne. Taczki, łopaty, ludzie, prawda? I mimo to były te drogi, które przetrwały dziesiątki lat. No bo praktycznie robiono je z głową, z pomyślunkiem, żeby odprowadzić wodę i tak dalej, i tak dalej. I dopiero później, drodzy Państwo, te kocie łby zostały zlikwidowane na drogach. Kolejna sprawa, bardzo charakterystyczna dla tamtych istniejących dróg na Pomorzu, tak głównych, jak i lokalnych odcinkach, to było sadzenie drzew. Ale nie tylko takich, powiedzmy, typu jak graby, lipy, ale również, szczególnie na drogach lokalnych, między miejscowościami, drzewka owocowe. Było to bardzo mądre, drodzy Państwo, przedsięwzięcie, jako że nie było spalin, pyłów i tak dalej. W związku z tym te drzewka to był swoisty sadek, tylko że rozciągnięty wzdłuż drogi. No. I takie odcinki obsadzano jabłonią, śliwką bardzo często, drodzy Państwo, czereśnie, wiśnie. I te odcinki dróg, drodzy Państwo, były wydzierżawiane bardzo często przez a to rolnika, a jakiegoś pracownika drogowego, który miał zapisane w kontrakcie, w umowie, że za taką cenę ma, prawda, korzystać z tych drzewek owocowych, ale dopisywano mu jeszcze, drodzy Państwo, takie rzeczy jak obkaszanie rowów, jak pielęgnacja danego odcinka drogowego i tak dalej. To było bardzo łebskie posunięcie, mówiąc brzydko, drodzy Państwo, i ono zdawało egzamin przez wiele, wiele lat, aż się zmieniły, drodzy Państwo, warunki i na te drogi, na te kocie łby, klnąc zawzięcie, prawda, wtargnęła motoryzacja. No. A jak motoryzacja? No to wiadomo, panowie kierowcy, czy to w latach 20., czy to w latach 30. ubiegłego stulecia, czy to, drodzy Państwo, już w latach 20. XXI wieku, zawsze narzekali na nierówności, na to, na tamto, drodzy Państwo, i rozpoczął się kolejny etap. No,
w historii drogownictwa polegające na tym, żeby położyć przed pod koła równą, gładką, twardą, prawda, bez dziur, nawierzchnią. Ale to już, drodzy Państwo, jest temat na kolejne nasze spotkanie. Powiadam, większość, jeszcze raz powtórzę, większość sił, które wykorzystywane były tutaj do robót, to byli, nie byli fachowcy, to byli ludzie, no po prostu fizyczni tak zwani, prawda, ale takie fachowe, prawdziwe, drogowe ekipy, to przyjeżdżały z zewnątrz, prawda, tutaj na Pomorze, przyjeżdżały ze Śląska, drodzy Państwo. Nas tutaj na terenie wyspy Uznam, czy na terenie wyspy Wolin, również te, drodzy Państwo, procesy budowy dróg, no w jakiś sposób dotknęły, ale o tym właśnie będę chciał mówić już w następnym naszym, przy następnym naszym spotkaniu. Póki co życzę, drodzy Państwo, zdrówka, dobrego samopoczucia, no i coraz dłuższych dni. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia i do zobaczenia.